Ano tak, ja nie umiem Godbridge'a. Zapomniałem. Jesteś taka ładna ostatnio, z nową wiarą w dresach, t-shirty z marihuaną. Siemano, siemano. Witam was w nowej serii na tym kanale. Koncept tej serii jest bardzo prosty. Mam 3 odcinki na to, żeby nauczyć się Godbridge'a, a w tym odcinku testuję lifehacki do Godbridge'a, porównuję taśmy i wybieram to najlepszą. I co najważniejsze, uczę się Godbridge'a. Zapraszam. Sony wejdzie na YouTube'a, to bombarduje mnie słowo Godbridge. I przez to, że kliknąłem w jeden z owych filmików, YouTube pomyślał, że dobrym pomysłem będzie polecać mi wszystko, co kończy się na słowo Bridge. Godbridge, Telebridge, Andromeda Bridge, PewDiePie Bridge. Oglądając te filmy robi mi się trochę smutno, zważając na to, że moi widzowie mają mnie za topkę Bedwars, podczas gdy dobrze wiem, że nadal potrafię tylko Speed Bridge'a i to nawet bez klikania, bo nie jestem o tyle skoordynowany, by klikać podczas gdy buduję się do innej bazy. Oj. Zawsze miałem problem z rytmem track klika. Czekaj, mam nadzieję, że każdy wie o co chodzi. Dobra, w sumie streszczę to wam, nie mam nic do stracenia. Godbridge to sposób budowania w Minecraft, gdzie trzymamy S i D i idziemy do tyłu. Bez żadnych shiftów ani ruszania się. Po prostu idziesz do tyłu i w tym problemu nie ma. Problem jest tylko ze stawianiem bloków, bo masz 0,02 sekundy na to, żeby kliknąć w ten bok bloku. I tak co 1/5 sekundy. Żeby zwalczyć ten problem, niemieckie Sweaty w 1985, zaraz po wynalezieniu gumy HD, wymyśliły drag clicka. Do którego tutorial macie na tym kanale? Używali drag clicka, żeby mieć więcej szans na trafienie w blok, bo jakbyś klikał pojedynczo, to masz tylko jedną szansę, żeby trafić. A jak drag klikujesz, no to masz parę więcej. Problem u mnie nie leży w drag klikowaniu, bo mam do tego w sumie no tutorial, tylko w rytmie. Zatem wygląda to tak. Godbridge ma własny rytm, którego musi się trzymać, jeżeli nie chcesz spaść. A ja, że jestem mega nieskoordynowany, tego rytmu nie potrafię. I czego bym nie zrobił, nie potrafię się go po prostu nauczyć. Więc, żeby się go nauczyć, przygodę zacząłem tam, gdzie zawsze, jak próbuję się czegoś nauczyć, co mnie mentalnie przerasta. I jeszcze nie wiedząc, w co się pakuje, zacząłem oglądać dobrą godzinę tutoriali. Streszczę wam, co się nauczyłem po wchłonięciu 10 poradników. Spoiler, no niedużo, panie i panowie. Połowa mówiła, żeby oglądać filmiki Asymery, co ma pomóc z timingiem. I każdy był zgodny z tym, żeby skakać co maksymalnie 8 bloków i mieć tekstur paka Bedless Nooba. Ciekawe. Podczas oglądania robiłem dzielne notatki, do których mogłem zawsze wrócić, jakbym czegoś zapomniał. Wyglądają tak. Proszę, nie śmiejcie się. Jedyny film, o którym warto wspomnieć, to film Cake Progressa, gdzie dostałem dobrego tipa, który dał mi dobry początek w uczeniu się rytmu, więc jednak te tutoriale coś dały, znaczy tutorial, bo wszystkie inne praktycznie mnie tylko zmuszały do pobrania texture packa Bedless Nooba. Czego na pewno nie zrobię, bo mam własnego texture packa, który jest oczywiście lepszy i bardziej dopracowany. Ale zanim zaczniemy uczyć się samego Godbridge'a, potrzebuję myszkę, która mi to zadanie ułatwi. Dobra, jak wiecie, mam 3 myszki. Albo nie wiecie, w sumie nie wiem. Logitech G203, Bloody A70 i Rocka Takeina. I teraz jakby muszę wybrać, którą będę się Godbridge'ował. Logitech odpada, bo na nim w ogóle jest CPS, Capcha 20 CPS-u, więc tutaj jest po prostu słaba do drag clicka, więc nawet nie ma sensu, żeby próbować na niej. To odkładamy. Myk. I teraz tak. Mam jakby przed sobą dwie najbardziej hypowane myszki, jeżeli chodzi o drag clicka. To jest Kane 100 i Bloody A70. I tak szczerze, patrząc się na Bloody A70, to mi się odechciewa jej używać, więc... Nie no, po prostu mi się wydaje, że użyję Kane'a 100. Mniej klika, ale o wiele lepsze kliki są według mnie. I ogólnie mainuję tą myszkę już od jakiegoś czasu, więc tak czy tak nie będę zmieniał myszki, tylko będę na tej się brudziował. Dobra, więc myszkę wybraną już mamy. Jak już mogliście zauważyć, na kanale mam kilka tutorialów, jeden z nich jest właśnie do drag clicka, więc z drag clickiem nie powinienem mieć żadnego problemu. Tylko serio zastanawiam się, czy czasami sobie nie przylepić taśmy. Bo bez taśmy jakby trudniej się drag klikuje. Ale przynajmniej mi tak myszka nie przesuwa, bo z taśmą mam za dużo trakcji po prostu. No wydaje mi się, że nie będę w ogóle taśmy potrzebował, więc no. Spróbuję najpierw bez taśmy. Zanim zacznę cokolwiek robić, pobrałem sobie specjalnie program, który liczy mi kliki, ile zrobiłem. I pod koniec odcinka podliczę wszystkie kliki i zobaczymy, ile razy kliknąłem łącznie, żeby nauczyć się Godbridge'a. Dobra, wracając do tego tipa Cake Progressa, o którym mówiłem, już tłumaczę, o co w nim chodzi. Otóż polecał on, żeby zaczynać się Godbridge'ować na single playerze, nie na takich serwerach, dlatego, żeby mieć po prostu płaski teren. No i teraz, o co chodzi w tym tipie, jak się bridge'ujemy? To jeżeli za wolno klikamy, to wtedy stawiamy klocki na ziemi, a jak za szybko klikamy, to stawiamy klocki na moście, z którego spadliśmy. Trochę głupie, wiem, ale początki zawsze są mało ekscytujące.
Chodziło głównie o to, że obserwowałem, gdzie stawiałem bloki po spadnięciu. I tak uczyłem się na błędach, jak stawiałem bloki na ziemi, to zaczynałem szybciej dragować, a jak na moście, to zaczynałem wolniej dragować. I robiłem tak, aż idealnie sobie wyrobiłem tempo, już w ogóle nie spadałem. Czego moja myszka nie chce tak drag klikować, tak? Nie, teraz znowu działa, co jest? Spróbuję z taśmą najlepiej. Nie wiem, chyba tyle styknie. Prawie kabel obciąłem. Jest chyba git. No trochę się łatwiej klika, muszę powiedzieć, tylko że nawet z taśmą nie potrafi. Nie wiem, dziwnie mi się klika tak szczerze. Nie no, chujowo, chyba to ściągam. Ściągam to gówno. A się tak zarzekałem, że nie będę miał problemów z drag klikiem. To było po prostu takie pewne, że takie coś się stanie. To było kurwa, to ja po prostu wiedziałem, nie? No to była już końcówka dnia, więc jakoś się nie zniechęcałem, bo wiedziałem, że z tego dnia pewnie będzie lepiej. Oby. I skończyłem dzień na oglądaniu Asymery. A i w ogóle jak oglądałem Asymery, to natrafiłem na takie coś. Co jest? Tak się da? Co jest? Jest 10:00, a ja od razu po wstaniu zaczynam God Bridge'ować, bo nie mam co robić. I tak się bridge'owałem bez celu z myślą, że trening czyni mistrza. I tak znikąd stało się to. Byłem w ciężkim szoku. Pierwszy raz taki długi God Bridge mi się udał i byłem mega podjarany. Nawet chyba tam coś powiedziałem, typu mój najdłuższy God Bridge. To chyba mój najdłuższy most kiedykolwiek zrobiłem. No dobra, nie brzmiało to tak entuzjastycznie, ale był jeszcze poranek i byłem serio ledwo żywy. Wybaczcie mi. Ej, potem byłem tak pewny siebie, że to trudno pisać. Dostałem takiego zastrzyku dopaminy, że potem było już tylko lepiej i nie mogłem przestać się godbrić. Ja tam po pół staka waliłem bez żadnego problemu. Co jest? Gdzieś w połowie tego całego grindowania i euforii znalazłem na YouTubie piosenkę zrobioną specjalnie po to, żeby pomogła ci przy godbridge'owaniu. Ma rytm i to samo tempo co godbridge, co mega ułatwia ten cały timing draglikowania. I tak szczerze, nie brzmi najgorzej, może do playlist na Spotify bym jej nie dodał, ale da się słuchać. Link do niej macie w opisie. Zacząłem obsesywnie jej słuchać przy trenowaniu i mi to mega pomogło. Ale przez ten cały czas trapił mnie jeden mały problem. Brak taśmy na myszce. Co na początku byłem pewny, że nie będę jej potrzebował, to po prostu mi się tak palce ślizgały, że już nie wytrzymywałem. Pod wpływem presji po prostu wybuchłem i zacząłem kupować najbardziej randomowe taśmy, jakie znalazłem. Grip Neon Tape. Ciekawe. Zobaczmy komentarze. Jak będzie coś o drag click, od razu kupuję. Chciałbym jakąś taśmę fajną.
Jestem pewny, że to będzie dobre do drag klika, na pewno. Dobra, zamówiłem w ogóle jeszcze taką taśmę. Nie wiem, wygląda bardzo ciekawie, dlatego ją wykupuję. Dobra, sprawdźmy. No tak średnio bym powiedział. Ja ściągamy to. O nie. So today we're going to be looking at grip tape for drag clicking. Ja se robisz, nie ma szans. Dobra, tu go trzeba odciąć. Cyk. Cyk. Dobra, drag klikuję tak. Zmieniłem zdanie, wypierdalam to w dupę to. Witaj, Kane z toho bez żadnej taśmy znowu. Dobra, panie i panowie, znalazłem jeszcze dwie taśmy. Mam taśmę malarską, słyszałem, że to jest ok do drag klikowania. I no, działamy. Najpierw sobie, o kurwa, misklik. Więcej taśmy mi nie trzeba. Dobra, i sprawdzamy. Mógłbym w sumie tak się go odbridżować, to jest w sumie chyba plan. Tą taśmą, bo daje taki przyjemny grip, nie za mocny, nie za łatwy. Dobra, panowie. Dostałem paczuszkę, nie? Moje... Powiem wam, że to wygląda potężnie. Tego właśnie chciałem. Chyba tu mikrofon. O, przepraszam bardzo. Mikrofon był w ogóle wcelowany w inną stronę. Chyba nie mogę tego otworzyć. Myk. Nie jest zła, nie jest zła. Czekaj, czekaj. Która mi najbardziej pasuje? Zobaczmy, zobaczmy. Nie wiem, może... Może tą w serduszka? Co jest? A mi się podoba, więc to użyję, ale będę zmieniał. I co mam, mam wywalone, czy to będzie działać, czy nie. Ja to będę używał, po prostu będę i tyle. Dobra, jest moja myszka. Dobra, cyk. Nie wiem w ogóle, co jest w fokusie, co nie jest. Bardzo dobre pytanie, Marcel. Tak zostawimy. Nie no, serio, postarałem się akurat. Co trzeba powiedzieć, że teraz będę się godbridge'ował jak szef. I tak właśnie stworzyłem swój setup, którego używałem do końca odcinka. Czy nie jest on piękny? Dobra, optymalizację myszki się już zająłem, więc została ostatnia sprawa do naprawienia i będzie już meta. Jak mogliście zauważyć, na początku draglikowałem bez trzymania myszki i podczas bridge'owania zrozumiałem, jak problematyczne to jest. Klikniesz troszkę za mocno i godbridge idzie się jebać, bo ci kursor przesuwa. Więc postanowiłem, że najlepszym rozwiązaniem będzie nauczenie się draglika z trzymaniem myszki. Nie no, bo serio, po prostu muszę zacząć draglikować z trzymaniem myszki, bo bez trzymania myszki nie pojebie. Wszystko układało się już do kupy i już praktycznie podrobiłem godbridge'a. Myślałem na początku, że będę potrzebował przynajmniej z 3 odcinków, żeby się go nauczyć, ale zaskoczyłem sam siebie i wszystko szło po mojej myśli cały czas. I nauczyłem się go w jeden. No kurde, ile można zdziałać, jak masz tydzień wolnego i trochę chęci. I mógłbym odcinek tu już zakończyć, ale muszę wam jeszcze coś bardzo ważnego powiedzieć. Kłamałem. Kłamałem w opór. Minuty dzień, a czuję się, jakbym potrafił mniej niż zanim zacząłem ten odcinek. Jak mówiłem, że wyrobiłem sobie idealny rytm, kłamałem. Jak mówiłem, że poradnik Cake Progressa im pomógł, kłamałem. Jak mówiłem, że nie mogę się przestać godbridge'ować, kłamałem. I po raz ostatni, jak mówiłem, że się nauczyłem godbridge'a w jeden odcinek, kłamałem. Próbowałem nagrać ten odcinek przynajmniej z pół roku. Co się nie przykładam do nagrywania, to po prostu nauka godbridge'a wydaje się counterproduktywna. Jak zaczynam, jest dobrze, ale z dnia na dzień jest coraz gorzej. Nie wyrobiłem sobie idealnego rytmu, bo po drugim dniu już go zapomniałem. Piosenka do godbridge'a nic mi nie pomogła, bo pod koniec dowiedziałem się, że autor mówi, żeby się nie godbridge'ować podczas gdy ją słuchasz, bo to tak nie działa. Ją się słucha tylko do zapamiętania rytmu draglika, a nie do godbridge'owania. Poradnik Cake Progressa dał mi dobry początek, ale co z tego, jak pobawiłem się 15 minut na płaskim świecie i już nigdy potem na niego nie wróciłem. I tak, mogłem przestać się godbridge'ować, a nawet codziennie o tym marzyłem, żeby w końcu odbębnić tą jedną godzinę godbridge'owania i wrócić do robienia czegokolwiek innego. Minął tydzień, odkąd ten film nakręciłem, a ja nie potrafię nawet 10 bloków się godbridge'ować. Nie każdy odcinek ma happy end, ale mogliście usłyszeć na początku, że ta seria będzie miała 3 odcinki. Zrobiłem to specjalnie, bo wiedziałem, że nie dam sobie rady. Więc mam teraz prośbę do was, mam prośbę do ciebie,
proszę pomóż mi. Napisz mi w komentarzu, co tobie pomogło przy godbridżowaniu. Podaj jakiś tutorial, cokolwiek, co pomoże. Ja już serio tracę nadzieję, że się kiedykolwiek tego godbridża nauczę. Wiem, że cringe, fuj, ale cała nadzieja jest w was. Pozdrawiam, trzymajcie się.